sztandar Liceum Ogólnokształcącego imienia Stanisława Lema w Stanisławowie I oraz zaproszone poczty prowadzić. Szanowna Pani Dyrektor, w imieniu całej społeczności szkolnej zgłaszam gotowość młodzieży do uroczystości wręczenia sztandaru Liceum Ogólnokształcącemu. Bardzo się cieszę, że dzisiejsza uroczystość nadania sztandaru naszemu liceum mogła dojść do skutku. Jest to niezwykle ważny dzień, tym bardziej, że dzisiaj obchodzimy setną rocznicę naszego patrona Stanisława Lema. Jest to także dzień, który podsumowuje pewien proces rozpoczęty w 19 roku, kiedy to powstało nasze liceum. Zaczęliśmy od poszukiwania imienia dla naszej szkoły, potem znaku logo, a dzisiaj otrzymaliśmy sztandar. Te trzy symbole tworzą tożsamość naszej szkoły i są bardzo ważną podwaliną dla budowania jej historii i przyszłości dla obecnych oraz przyszłych pokoleń. Jako pierwszy symbolicznie gwóźdź wbije starosta powiatu legionowskiego pan Sylwester Sokolnicki. 13 września 2021 roku to bardzo ważny dzień w historii życia i działalności Liceum im. Stanisława Lema w Stanisławowie I. To dzień, w którym przekazujemy jako organ założycielski na ręce tej społeczności sztandar. Sztandar jako symbol tożsamości. Ważny rozdział w życiu tej nowej placówki. Mam nadzieję, że pod tym sztandarem szkoła będzie bardzo śmiało dążyć do przodu zgodnie ze swoim patronem. On wprowadzał nas w nieznane, w rzeczy, które być może, o których nie myśleliśmy, ale tak jak idea powołania, inspiracja powołania też była jakąś nieznaną rzeczą, tak myślę, że powoli się materializuje i powoli z dnia na dzień budujemy tożsamość nowej placówki, powiększając tym samym ofertę edukacyjną w powiecie legionowskim. Przekazuję na ręce pani dyrektor sztandar szkoły, symbol najbardziej szlachetnych wartości. Wierzę, że będzie on dobrze reprezentowany przez całą społeczność szkolną. To był wizjoner, który przewidział w swoich książkach wiele rzeczy, które dzisiaj się urzeczywistniają. Myślę, że ta wizja została zarażona też i mieszkańców, i Radę Gminy Nieporęt, i powiat, umożliwiające stworzenie tego liceum. Myślę, że to będzie coś dobrego dla całej społeczności powiatowej, oczywiście dla naszej gminy również. Dzisiaj w okresie pandemii wiemy, że te dojazdy są i skomplikowane, i trudne, i czasochłonne. Natomiast praca na miejscu młodzieży powiatowej tutaj w Nieporęcie myślę, że przyniesie efekty i że będą to wspaniali uczniowie. Jest to dla mnie zaszczyt móc uczestniczyć w nadaniu sztandaru tej szkole. Cieszymy się, że nasze dzieci mogą chodzić do tej szkoły. Będę godnie reprezentował moje liceum. Ślubuję.